Wywiad z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Monika Brewczak. Witam cię. Witam serdecznie wszystkich państwa. Było tak, że Polska miała swoje piosenkarki jeszcze przed Dodą i przed PRL-em. Była Ordonka, Hanka Ordonówna, która śpiewała na barykadach Warszawy, śpiewała Bolszewika goń, a później wyrąbywała w Sowietach drogi kilofem, później ratowała polskie dzieci w Indiach. Była na przykład taka Marysia Modzelewska, która po to, żeby nie służyć komunie, w Ameryce pracowała w kurzej fermie. Była taka Zosia Terne, anielski głos, który mówił o tym, jak wyglądała przedwojenna Polska, a później w towarzystwie generała Andersa i generała Żukowa, kiedy wychodziła armia Andersa z Sowietów, śpiewała tak wzruszająco Oczy Siorne, że pijanemu Żukowowi Anders podsuwał kolejne dokumenty i w ten sposób uratowała 3000 Polaków. No i jest kontynuacja tej tradycji. My dzisiaj mamy Monikę Brewczak. Nie jest to przesada, mi się wydaje, to co powiedziałem. Mamy Monikę Brewczak, która do tych tradycji nawiązuje, śpiewa rzeczy niesamowite z młodymi dziewczynami, rzeczy nawiązujące do tych tradycji polskiej piosenki, które były porzucone. Ciebie nie zaproszą do Kuby Wojewódzkiego, ale zaproszą cię do wywiadu z chuliganem. Dziękuję. Opowiedz, za to. Opowiedz jak to było, skąd ci się to wzięło. Jeśli chodzi o mój patriotyzm, to wydaje mi się, że to wynosi się z domu. Tego nie można kupić. Tego nie można, no może można się potem nawrócić, jeżeli się jest w takim otoczeniu na pewno, ale samą kwintesencję, to coś, ten zalążek, to jest w sercu, chyba przekazywany też w genach od rodziców, a w moim domu zawsze do wiary, do ojczyzny się przyznawano, zawsze to szanowano i tak zarówno mama, jak i babcia uczyły mnie i pieśni religijnych, i patriotycznych, i już od przedszkola dane mi było śpiewać i występować, to o to zabiegała i mama, i babcia. Ja wiedziałam, że ja z tym nie zostanę tak na jakimś takim małym pułapie, że ja będę chciała to przekazywać innym i dzięki Bogu poszłam w tą stronę muzyczną i myślę, że też Pan Bóg chciał dać mi to natchnienie, żeby te utwory zaczęły powstawać. Czułam w sobie taką jakby potrzebę, aby coś nowego od siebie dać dla naszej Polski, żeby tą moją miłość, którą mam dla naszego kraju, przelać na dźwięki, przelać na teksty. I chodziło to za mną, chodziło, aż powstał pierwszy utwór z tekstem i muzyką moją, Uwierz Polsko. Miliony odsłon, ile coverów? Kilkadziesiąt. One się powiększają. Tak naprawdę co drugi, co trzeci dzień jakiś nowy pojawia się na YouTubie. Ja tego tak nie śledzę jak moja rodzina. Bardzo tak ostrożnie do moich utworów podchodzę. Może tak dlatego, że chcę mieć do nich jakiś dystans, żeby one nie były tak przeze mnie mocno hołbione, bo nie chcę przesadzić z tą miłością. Chcę zobaczyć, czy innym to jakoś zapracowuje w środku, w sercu i widzę, że młodzieży to się podoba. Także cieszę się niezmiernie, szczególnie młode pokolenie ten utwór tak sobie zabrało, tak pozytywnie i dzieci, i młodzież śpiewają to często w szkołach na uroczystościach patriotycznych. Niezmiernie się cieszę. Nawet utwór zaprzyjaźnił się z chórami. Chóry śpiewają to właśnie w różnych opracowaniach. Ja ten utwór opracowałam na kilka różnych składów wykonawczych i dzielę się z każdym, kto potrzebuje. Tutaj oficjalnie mówię, że każdemu wyślę, jeżeli potrzeba, czy podkład, czy nutki. No i poza granicami naszej
ojczyzny utwór też znalazł swoje mieszkanie i był i w konsulatach, i w różnych ambasadach wykonywany. Szczególnie właśnie tam, gdzie Polaków jest dużo, o ten utwór jakoś tak jest bardzo wzruszająco odbierany, że nawet dostał kiedyś takie miano hymnu Młodej Polski. Co mnie niezmiernie wzrusza i cieszę się bardzo. Wiesz, jeżeli... to jest nawiązanie do tego, bo o czym mówiłem na początku, bo przecież Feliks Konarski nie był na początku monumentalnym twórcą Czerwonych Maków na Monte Cassino, tylko był zwykłym kabareciarzem. Tak? Był tym, który żartem rozśmieszał publiczność, a kiedy trzeba było, stworzył Czerwone Maki na Monte Cassino. Uwierz Polsko, ci, którzy nie słyszeli, nie widzieli, posłuchajcie, czy słuchacie hip-hopu, czy słuchacie metalu, czy rocka, to jest coś uniwersalnego. Albo coś jest dobre, albo coś wzrusza, albo nie. No właśnie, zobaczcie, czy wzrusza i czy działa. Yeah.
Profesor Andrzej Waśko napisał kiedyś w Nowym Państwie tekst o honor polskiej piosenki. To znaczy, że ta polska piosenka była czymś porzuconym, czyli zapomnianym. Poszło to troszkę w jakieś tam inne światy, w jakieś inne estetyki. No i pojawia się taka Monika Brewczak, która podnosi tą polską piosenkę i mówi, a właśnie, a ja będę o tym, a ja będę to przypominać. Poznaliśmy się w Sanoku u ciebie 15 sierpnia. Ja oczywiście ciebie znałem wcześniej, ale ciebie znałem tak jak Hankę Ordonówkę czy Marysię Modzelewską, czyli te artystki, które opisywałem. A poznaliśmy się tam. I tam było 500 osób pod zamkiem w Sanoku, które słuchały tego, wzruszały się. Śpiewały przy tym, tak, bo mieliśmy wszyscy śpiewniki. Dlaczego podniosłaś tą polską piosenkę? Dlaczego uznałaś, że to warto i że to jest ważne i że to znajdzie swojego odbiorcę? To miło usłyszeć, że podniosłam. Ja może tego tak nie odbieram, bo zawsze staram się tak skromnie podchodzić do tematu mojej twórczości, ale chciałam wnieść coś nowego, dlatego że zmieniają się dziesięciolecia, prawda? Zmieniają się czasy, zmienia się młodzież, zmienia się otoczenie, klimat, który nas otacza, taki duchowy też się przekształca i stwierdziłam, że trzeba o naszym patriotyzmie troszeczkę inaczej zagaić, że trzeba te teksty, należy te teksty młodzieży przedstawić tak, jak się teraz mówi, tak, jak się teraz czuje, ale nie odrywając się oczywiście od tradycji, od historii. I chciałam dać coś swojego z mojej miłości do ojczyzny, z mojego serca, z mojego wnętrza, coś szczerego i takiego prawdziwego. Jeżeli to się udało, a tak mniemam, że troszeczkę tak, bo odbieram bardzo dużo maili, bardzo dużo informacji, które jakby potwierdzają, że to, co robię, jest słuszne. Jak każdy człowiek, mam takie stany, kiedy mówię, że już nic się nie da zrobić, że już nic z siebie nie wykrzeszę, że już pewnie dość, pewnie już wystarczy tej Brewczakowej na antenie muzycznej. I nagle przychodzi coś, co mi każe w ogóle te myśli odpędzić. Albo jest jakiś telefon, ktoś mówi, pani Moniko, tak się wzruszyłem, a niedawno jeden pan zadzwonił, taki cudowny człowiek, starszy pan, bardzo ciepły, że przeczytał w Gazecie Polskiej tak cudowne słowa o mnie, o zespole, za które serdecznie dziękuję, a ja miałam wtedy doła i od razu dostałam skrzydeł i 10 centymetrów nad ziemią. I mówię, panie Boże, to jest takie cudowne, bo gdy jestem w stanie takiego lekkiego rozkładu, od razu zbierasz mnie na całość. No jak można nie robić? Warto robić, jeśli są ludzie, którzy tak to odbierają, tak? Jeśli o tym w ten sposób myślą, ale jednocześnie ty robisz no coś innego, coś na innym poziomie. Tyle tych szkół skończyłaś, że ja tam się w Wikipedii, jak poczytałem, to nie pokapowałem, czy jest 4 czy 40. Czyli jesteś fachowcem, to znaczy, czyli te dziewczynki, które trafiają do zespołu, który był przy Farze w Sanoku i jest do dzisiaj. Zaraz porozmawiamy o tym, czym jest ta Fara w Sanoku, bo tam nawet Macierewicza zbrojnie z więzienia odbijano. Trafiają... Malutka byłam wtedy. Nie pamiętam. Trafiają na muzyka doświadczonego, który powoduje, że coś, co mogłoby być jakąś tam scholą parafialną, nagle ma miliony odsłon, nagle trafia do ludzi i trafia tutaj komercyjnie, zadziałałaś na niszę rynkową, można powiedzieć, nisza rynkowa na jakąś tam Hankę Ordonównę nową, czy Marysię Modzelewską. Dlaczego ma być powiedziane, że jeżeli zespół jest przy parafii, to ma być gorszy, prawda? Przecież kiedyś źródła, kościoły, klasztory były źródłem najpiękniejszych, najbardziej wzniosłych i najbardziej renomowanych chórów i tam powstawała najpiękniejsza sztuka muzyczna i
wydaje mi się, że trzeba wrócić do tego, żeby... Kantor Jan Sebastian Bach, tak? Żeby wrócić do tego, żeby myśleć o tym, że przecież przy kościele może być też pięknie, może być bardzo artystycznie na poziomie. No i ja się staram tą myśl jakby podtrzymywać i utwierdzać ludzi, że tak jest, że nie tylko domy kultury czy jakieś inne ośrodki kulturalne mogą mieć coś na poziomie, ale przy parafii, przy każdym kościele to wszystko zależy od osób, które tam są i ile chcą z siebie oddać. I na naszym koncie jest już około 50 festiwali i konkursów muzycznych, churalnych, które dziewczyny wygrały, bądź drugie czy trzecie miejsce zajęły. Naprawdę tych dyplomów w salce i tych wszystkich trofeów jest tyle, że się ściany i okna nie mieszczą. Musimy półki dołożyć. Nie zapomnę, jak byliśmy w Będzinie i wygraliśmy, dostaliśmy Grand Prix w 2002 roku na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek. To był największy i do tej pory największy festiwal kolęd i pastorałek w Polsce. I wtedy tak naprawdę o nas się dowiedziała Polska po raz pierwszy, bo z takiego małego miasteczka działaliśmy dopiero 5 lat i wtedy i nagle taki wielki sukces. A ja czułam, że to po prostu najpiękniejsze rzeczy przed nami. Także cieszę się niezmiernie. Ale nie wiedziałam nigdy, że będziemy mogli dla kraju, dla ojczyzny dać coś z siebie, całkowicie z siebie, czyli że będę mogła przez mój zespół promować utwory, które traktują o naszej historii, o bohaterstwie naszych rodaków, o tym, że jesteśmy dlatego, że mieliśmy takich wspaniałych przodków. Powiedzmy o tej tradycji Sanoka i Fary. Ze swoim mężem rozmawiałam wczoraj i on mówi rzecz taką niewyobrażalną. Tak to, znaczy, że w Sanoku, jak chodzi o, nie wiem, bicie zomowców, tak, to było tak jak w wielkich miastach, tak? Że jeździły te radiowozy, że rynek był blokowany, że Sanok był specyficznym miastem walczącym z komuną w jakiś niezłomny sposób. No i ten ksiądz Adam Sudołt, tak, który odbijał Antoniego Macierewicza, tak, z więzienia, organizował tą ucieczkę Antoniego Macierewicza. Dzisiaj jest ulica księdza Adama Sudoła, ale ksiądz, naszej parafii, tak. Tak, ale ksiądz Adam Sudoł zdążył również być jakimś takim troszkę patronem waszego zespołu i wyrażał się o waszym zespole dobrze. Tak, powiem o takim małym incydencie, bo tych wcześniejszych wydarzeń to nie pamiętam. Jeszcze wtedy w Sanoku nie byłam, aczkolwiek faktycznie Sanok to była ostoja patriotyzmu i takiego faktycznie zrywu wolnościowego na pewno wielokrotnie. I to mnie cieszy, że jestem w Sanoku.
A gdy ksiądz Cudow jeszcze żył, to pamiętam takie niesamowite słowa, które powiedział na uroczystość 3 maja. My jako zespół zawsze uświetnialiśmy wszystkie święta patriotyczne w naszym mieście, w naszym kościele. Nasz kościół bardzo kultywuje te wartości i w Farze się odbywają takie uroczystości centralne. I na 3 maja, i na 11 listopada, i w sierpniu, i na Żołnierzy Wyklętych, w zasadzie Fara to jest ostoja patriotyzmu. I stałyśmy jako zespół blisko ołtarza, tam miałyśmy swoje miejsce do naszych śpiewów i wtedy powiedział ksiądz Cudow takie cudowne słowa, że on tu widzi, że w tym kościele są jeszcze harcerze i jest zespół Soul. I dopóki są harcerze i jest zespół Soul, to on wierzy w przyszłość naszej ojczyzny i w przyszłość narodu, jak są te młode osoby. No, to było takie cudowne, wzruszające i zawsze będę miała to w pamięci. No właśnie, nazwa Soul, powiedzmy o tym, bo to jest takie trochę poszerzające, tak? Rozszerzające możliwość oddziaływania. W pewnym momencie w różnych telewizorniach w Polsce też się pojawiły jakieś tam zespoły soulowe, w jakichś filmach, gdzieś coś się pojawiało. Skąd ty tą nazwę wymyśliłaś? Tak, ktoś zarzucał kiedyś w komentarzach, ja to gdzieś przeczytałam, że dlaczego nie jakaś polska nazwa? A to dlatego, że zespół ma już 25 lat i na samym początku w 1997 roku nie było u mnie jeszcze wykształconej takiej drogi, jak to będzie wyglądało. Chciałam coś tworzyć z dziewczynami, to jeszcze było przy Domu Kultury, co by mogło wynikać z naszej duszy, z naszej głębi, z naszego serca. No i soul jako muzyka soulowa, jako muzyka duszy, no tak mi bardzo jakoś tak przypadła i w nazwie właśnie i w tej całej konwencji i stwierdziłam, że jeżeli ma się coś stworzyć z duszy, z serca, to to będzie szczere i prawdziwe. Stwierdziłam, że to będzie właśnie taka szeroka nazwa do wszystkich gatunków, które będziemy śpiewały, bo nie ukrywam, że chciałam, żeby i śpiewały muzykę ludową, i patriotyczną, i soulową, czyli w sumie chciałam dużo gospel też śpiewać, to mnie bardzo interesowało, ale też rozrywkową, kolędy, wszystko, co się dziewczynom będzie podobało. One się na tym wszystkim nauczyły, one miały w swoim repertuarze i nadal mają kilkaset utworów. Jeśli chodzi o repertuar i nazwę, to uważam, że ona jest cały czas aktualna i jeżeli śpiewamy teraz utwory patriotyczne w większości, bo jest takie zapotrzebowanie, mamy też same taką potrzebę, to jest to dalej muzyka duszy, muzyka serca, muzyka płynąca z głębi i jest to szczera. Tą głębię widać przy tym, natomiast po tych dziewczynach, po ich twarzach, to znaczy widać, że ty coś z nimi robisz, że wydobywasz z nich to, co pewnie one często wyniosły z domu, ale mogłoby być przez, nie wiem, media, przez świat komercyjny, czasami przez kolegów w szkole jakoś gdzieś zakłamane czy odrzucane. Albo ośmieszone nawet też. Ośmieszone, tak. Mhm. Bo mamy z tym w tych wielkich mediach, które same w sobie są często śmieszne, do czynienia. Różne sytuacje. To nie jest tak, że one nie wiedzą, o czym śpiewają. Mhm. Moje dziewczyny, zanim zaczęły się uczyć śpiewać o Pileckim utworów, czy o Ince, one słuchały tego, co ja miałam do powiedzenia. Ja wzięłam ich życiorysy i Inki, i Pileckiego. Przeczytałam im wszystko, co wiedziałam. Popłakałyśmy 10 minut po Ince, po Pileckim. I wtedy zaczęły śpiewać, a zupełnie inaczej śpiewały. Jeżeli się powie przed utworem kilka zdań o tym, co się zaprezentuje, zupełnie inaczej dociera. To jest tak, jakby podało się komuś na pięknej tacy coś, co właśnie chcemy, żeby ktoś przyjął godnie i ze zrozumieniem. I dlatego te komentarze do tych ważnych utworów, szczególnie takich, które chcemy ludziom przedstawić, na przykład egzekucja w Markowej o rodzinie, szlachetnej rodzinie Ulmów, gdyby nie była poprzedzona dość obfitym komentarzem z naszej strony, nikt by nie wiedział, że śpiewamy o Józefie, o Wiktorii, o ich 7 dzieciach, bo to 7 się rodziło w trakcie egzekucji. No i takie istotne rzeczy potem wpływają na odbiór słuchacza i te łzy są autentyczne i z naszej strony i ze strony słuchacza. Yeah.
Ktoś doniósł, że ból mu w domu. Żydzi znaleźli schronienie przed świtem. Niemcy strzelali do ludzi, co jeszcze spali. I znowu kolejny padł strzał. To Józef Ulman padł twarzą na ziemię. Bo na swoją obronę mąż miał. Prawo miłości niezmienne. Następnym strzałem trafili świata ze mną. Pośród dziecięcej rozpaczy padł strzał. Jeden, drugi, trzeci. To strzelał niemiecki żandar do biednych, płaczących dzieci. To jest tak, że wśród tych dzieciaków, które dzisiaj często kontestują na przykład patriotyzm czy obecną władzę, bo to tak zawsze jest, że to się przewija. Sam się tym zajmowałem i kontestowałem tą Trzecią Rzeczpospolitą, ten postkomunizm. Ja mam wrażenie, całe moje doświadczenie mi podpowiada, że to jest tak, że dzieciaki nigdy nie są złe. To znaczy dzieciaki eksperymentują ze złem, ale dzieciaki nie są cyniczne. Cyniczni są... bywają dorośli. A dzieciaki szukają. Dzieciaki szukają. No i nagle trafiają na Monikę Brewczak na przykład. Tak? Ja to dobrze widzę w Soulikach, bo ja mam taki narybek dla Soulu. To są dzieci, które już się uczą tego patriotyzmu na próbach. Oczywiście nie śpiewają tylko patriotycznych, śpiewają wszelakie utwory, które mają je rozwijać. Teraz po 11 listopada przejdziemy na kolędy, prawda? Ale jak trzeba, to śpiewamy też i Zuzia Lalka Nieduża i jeszcze inne rzeczy, które są miłe dla dziecięcego ucha i mają walory artystyczne i takie techniczne, które wpływają na rozwój młodego głosu. I już tam krzewie tą miłość do ojczyzny i już tam ten zalążek patriotyzmu musi być. Przecież nasz utwór do tekstu Władysława Bełzy Kto ty jesteś Polak mały, ja śpiewam już z tymi czterolatkami, pięciolatkami. Teraz będziemy mieć koncert 11 listopada i cudowny duet Oli i Filipka zaśpiewa. Filipek ma 4 lata, a Ola ma 5 lat. Zaśpiewają w dialogu z całym chórem, z Soulikami i z Soulem. Kto ty jesteś? Polak mały. I ta cudowna melodia, która płynie z tych malutkich strun głosowych, z tych malutkich osóbek, jest tak wzruszająca, że jak za pierwszym razem te dzieci postawiłam koło siebie, wyciągnęłam ich z grupy, no cała grupa, szczęki im opadły, wszystkie się po prostu zaszkliły, no kibicowali bardzo tej małej parze i widziałam, że wzruszenie było nawet wśród swoich, więc cóż tutaj mówić dużo, no jeżeli to płynie z serca, one śpiewają całym sobą, to jest autentyczne, tego się nie da zakłamać, mówią, że dzieci i młodzieży się nie oszuka, nie oszuka się, trzeba być szczerym w tym, co się robi, ja staram się być szczera, bo ja kocham ojczyznę, kocham to, co robię, tą pracę. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz, między swymi? W jakim kraju, w polskiej ziemi? Czym ta ziemia Thank you.
Wspomniałaś o Zuzi Lalce Niedużej, ale ty jesteś tym, zdaje się, że naukowcem od pszczółki Mai. Ty tam chyba magisterkę czy doktora zrobiłaś, bo ty jesteś pani doktor, tak? Z pszczółki Mai. Jak to było? Jeszcze ktoś pomyśli, że z ulami mam do czynienia. No może już mówię, jeśli chodzi o pszczółkę Maję, to jest piosenka, to jest bajka w ogóle dla dzieci. Bajka, na której się wychowałam. Moje pokolenie się wychowało na pszczółce Mai i na piosence Zbigniewa Wodeckiego. Ja tak jak wszystkie dzieci zawsze, jak była dobranocka, czatowałam przed telewizorem, żeby nie opuścić żadnej. No i pszczółka Maja szczególnie mi była miła przez swój utwór, który Wodecki niesamowicie pięknie zawsze wykonywał. I ja postanowiłam ten utwór, tą piosenkę zaśpiewać, jak próbowałam zdawać do szkoły muzycznej jako siedmiolatek. No i zaśpiewałam faktycznie tą pszczółkę Maja. Jest to trudna piosenka. Ja zawsze lubiłam śpiewać, mówię od maleńkości, nie wiem ile miałam, 3-4 latka, jak już występowałam w przedszkolu bądź na różnych jakichś okolicznościach takich rodzinnych. I nie stanowił on dla mnie problemu, jeśli chodzi o melodię, ale na egzaminie pamiętam, że zaczęłam sobie dość wysoko śpiewać a cappella ten utwór, a on potem się rozwijał w górę jeszcze bardziej. I ja musiałam te niebotyczne dźwięki oczywiście wyciągnąć, zaśpiewać, żeby dobrze się zaprezentować. I pamiętam, że zaśpiewałam faktycznie tak wysoko, że komisja była zdziwiona, ale dałam radę, jak to mówią, wyciągnęłam te wysokie dźwięki i była nawet taka rozmowa, żebym zdawała na skrzypce, nie na fortepian, a jakoś te skrzypce mi nie za bardzo leżały, bo jak niektórzy pamiętają, w pszczółce Mai była również Tekla, która na tych, która na tych skrzypcach rzępoliła niemiłosiernie i obrzydziła mi te skrzypce, także... Tam był ten pasikonik Filip, ale on nie był taki straszny, natomiast pajęczyca Tekla była straszna. To... No i te skrzypce mi nie leżały już właśnie z tego powodu, więc ten fortepian został i ten fortepian towarzyszy mi całe życie. A na studiach, ze względu na Ennio Morricone, musiałam wypożyczyć sobie na chwilkę obój i nauczyć się tego pięknego motywu z misji. No i się udało. Na ilu ty tam uczelniach studiowała? Chyba 4, czy 7, czy tam 17? No właśnie, ja sobie nigdy tego nie mogę policzyć. Wrocław był tą macierzystą uczelnią. Potem była Warszawa, była Bydgoszcz. I do Warszawy wracałam kilkukrotnie, bo tam robiłam kilka specjalizacji. No i cieszy mnie to. A jeszcze w sumie Łódź, bo jeszcze logopedia, także trochę tego muzykoterapia było. Muzykoterapia też była. Muzykoterapia we Wrocławiu, tak. No właśnie, tak, co tak. To muzykoterapia? A no właśnie, wydaje mi się, że ten kierunek takiego leczenia muzyką, terapii muzyką mogłam przenieść na komponowanie, bo jednak tworzenie dźwięków to też taka terapia i dla mnie wartościowe, bo ja się mogłam w tym odnaleźć, mogłam swoje wnętrze przekazać przez te dźwięki i chyba oddziaływać emocjonalnie bardziej na słuchacza. Teraz sobie tak pomyślałam, że ta muzykoterapia musiała w moją kompozycję się przemienić. To miało słuszność. Nie, bo to jest ciekawe, co mówisz, bo to jest połączenie jakby tego odkopywania polskiej tradycji, odkopywania starych utworów, tak? Karpacka Brygada Mariana Hemara. Tak. Po prostu tak. No, niesamowite wrażenie robiła na mnie w Sanoku, jak to zaśpiewałeś. To dzięki dyrektorowi Muzeum w Krośnie dostaliśmy właśnie taką prośbę, aby na uświetnieniu uroczystości właśnie w tym muzeum nauczyć się Karpackiej Brygady. Nie znałam jej wcześniej. Ja jestem niezmiernie wdzięczna panu dyrektorowi, że kazał nam się tego nauczyć, że zażądał, aby to było w tym repertuarze naszym wtedy. Ja jestem niezwykle chłonna, bardzo lubię poznawać nowe utwory, bardzo lubię się uczyć nowych utworów z dziewczynami i sama. I ciągle dokładam do tego mojego śpiewnika, który noszę w sobie nowe pieśni i uważam, że to jest bardzo rozwijające. To, co mamy w sobie, tego nie zgubimy, to będzie zawsze z nami, to będzie trzymało nas przy takim świadomym myśleniu.
Ja to wrażenie odniosłem właśnie 15 sierpnia w Sanoku, że tutaj są same znajome osoby, bo Hemar, czy tam, nie wiem, Witor Budzyński od Fali Lwowskiej i ci różni inni to są ci, o których pisałem i których odkopywałem i tak dalej, a jednocześnie tacy, którzy byli w wywiadzie z Chuliganem, Lech Makowiecki, Andrzej Kołakowski, ty ich przypominałaś oprócz swoich kompozycji własnych, to się składa w jedną całość, czyli Lech Makowiecki, Andrzej Kołakowski z Hemarem i Wiktorem Budzyńskim i Lwowską Falą, to się wszystko składa jakoś w jedną opowieść. Bo to wszystko jest Polska, to są wszystko polscy twórcy, którzy muszą tworzyć ciągłość i my jesteśmy jakby dalszym ogniwem w tym łańcuchu naszej polskiej twórczości i cieszę się, jeżeli moja twórczość będzie dalej kontynuowana, jeżeli będzie śpiewana, to znaczy, że jakąś jedną cegiełkę w tym takim murze polskości dałam ja z siebie też, aby ten mur rósł i pokazywał innym, jak Polska jest silna. Także i przepojona tą wiarą i tradycją. I oby ta wiara i tradycja nigdy w Polsce nie została załamana i nie zginęła i była ciągle budowana przez nowe pokolenia. Ciągle utrzymywana, ciągle podtrzymywana i w różny sposób niech to będzie kultywowane. A jeżeli moje utwory się do tego przyczynią, to będzie dla mnie zaszczyt. Wydobyci z niepamięci, bohaterscy, choć wyklęci, teraz chlubą ojczyzny, za swe czyny odznaczeni. Polscy żołnierze niesłomni, niezwyciężeni, niezwyciężeni. Nieznanej mogile na Łączce odnaleziono ich kości, bo nie idzie zapomnienie dzieło zrodzone z miłości. Wydobyci z niepamięci, bohaterscy, choć wyklęci, teraz próbą są ojczyzny, za swe czyny oznaczeni. Polscy żołnierze niesłomni, niezwyciężeni. Utwór Uwierz Polsko powstał w czasie dosyć ciemnym, mam wrażenie. To było 2015 jakoś, rok. 2015 tak naprawdę, rok, tak. To było po Smoleńsku, tak. W tej Polsce, no takiej, kiedy no nie takie wiem. Takie trudne to było. Trudne to było, tak. I na początku, jak został wpleciony właśnie fragment w teledysk, to bałam się, że może to być jakoś źle odebrane, a teraz jestem bardzo wdzięczna reżyserowi, że... Fragment o Smoleńsku. Tak, o Smoleńsku, że to tam jest, jest to, bo jest to część naszej historii. Tego nikt nie może powiedzieć, że tak nie jest. I nasz utwór jest taką kwintesencją wszystkiego od wojny. Wiesz, to był też czas takiej kontestacji, że ten patriotyzm się pojawił w jakichś utworach hip-hopowych. Okazało się, że jeśli historia jest wyrzucana ze szkół, ograniczana, to ona zostanie od dołu podniesiona. Tak? Że to nie jest tak, że da się coś, w czym byliśmy zanurzeni, z czego jesteśmy, z czego się wywodzimy, że można od tak sobie odrzucić... spowodować cenzurę, no właśnie, tak. właśnie było, a my na złość, tak? Tak, to znaczy utwór mój powstał z głębi mojego przekonania, że ja muszę coś napisać i może nikt nawet się nie domyślać, jak on powstał, bo ja chodziłam od kilku tygodni z zamiarem napisania czegoś patriotycznego, potrzebne mi to było, wiedziałam, że muszę coś napisać i siedząc z uczniami na zajęciach z kształcenia słuchu, bo w szkole muzycznej pracuję w Sanoku, zaczęłam im grać melodię, którą miały zapisać. Ja często robię coś bardzo tak automatycznie, wymyślając na bieżąco. Często są to takie spontaniczne moje też różne przebiegi harmoniczne czy melodyczne i stwierdziłam, że coś dla nich fajnego wymyślę. No i zaczęłam grać tararararara i miały tą melodię zapisać ze słuchu. Wydawało mi się, że wymyślę coś takiego w miarę prostego, żeby dla nich to nie było jakąś wielką trudnością. I co niesamowitego, że ta melodia mi się na tyle spodobała, że stwierdziłam, że jak grupa pójdzie, to ja sobie tą melodię jeszcze raz nagram na dyktafon, żeby mi nie umknęła, no bo zapiszę sobie ją wieczorem, jak już skończę pracę. Ale
inna rzecz się stała. Te dzieci, które dyktando traktują jako coś strasznego, jak dyktando na języku polskim, tak, no, dyktando na tak, dyktando na kształceniu słuchu jest formą kształcenia, która jest najgorzej przyjmowaną przez dzieci i młodzież, a one zaczęły z tą melodią wychodzić z sali. Mhm. One wychodziły, do widzenia, na la 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 la. No, ja tak słucham, myślę, to znaczy, że nie tylko mi ona zapadła w ucho, ale im też. I tak sobie myślę, może jest chwytliwa, może coś w niej jest takiego, co one... I wychodziły uśmiechnięte i nawet napisały, tak, te dźwięki, także dostały dobre oceny. Stwierdziłam, że jak skończę cały dzień pracy, zostanę jeszcze wieczorem, z panią Woźno zamknę szkołę. I chyba była 21:50, jak wychodziłam ze szkoły, bo dostałam takiego natchnienia, że od razu do tej melodii sam mi tekst podchodził. Tylko na początku nie wiedziałam, jak napisać i wychodziło mi Popatrz Polsko, ale jak zaczęłam kilka razy mówić popatrz, 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 to no mi to się zaczęło to dykcyjnie, tak, tak. Mi się to nie kleiło i stwierdziłam, że to będzie trudne. I nagle takie wow, uwierz Polsko. Jak to się fajnie mówi, a jak to się fajnie śpiewa. I poszło jako refren i zwrotka chyba jedna i kawałek drugiej wtedy powstała. Wiedziałam, że to jest jeszcze za mało na utwór. Na drugi dzień doszła trzecia i czwarta. No i tak ten utwór się parę dni kleił, no i jest. Jakbym słuchał wspomnień Felka Konarskiego o czerwonych makadamach, tak jest, jak znam tą historię, kolejna... tak, bo też czytam zawsze, jak śpiewamy o Monte Cassino. Także moje dziewczyny też wiedzą, jak powstał ten utwór, także o makach. Także to są niezwykle ważne rzeczy. Właśnie wydaje mi się, że trudy i jakieś specjalnie takie wydarzenia tworzą wspaniałe artystyczne utwory, które mają być pomnikami dla tych chwil. Więc ten utwór Uwierz Polsko jest takim pomnikiem tych naszych ostatnich czasów. I on zawiera w sobie wszystko, bo zawiera w sobie wiarę i zawiera w sobie też takie zapewnienie, żeby Polska jako naród pamiętała, że wiara nie zginie i ta wiara będzie taką podporą do jej istnienia, do istnienia naszego kraju. Śpiewasz o rzeczach najważniejszych, ale dzisiaj przed programem się spotkałaś z człowiekiem, który śpiewał niegdyś zupełnie inne rzeczy, mianowicie kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. To zdaje się, że wasz aranżer, tak? Grzegorz Kopala, go pozdrawiam serdecznie naprawdę i cieszę się, że po 5 latach mogłam się z nim realnie dzisiaj spotkać. Bo on robił wam te aranże, a ty go w ogóle nie znałaś, tak? Tak telefonicznie, jakimś kontaktem. Telefonicznie, tak. Został polecony przez wspaniałego księdza, przez księdza Tadeusza Giedrysa. I w ciemno poszłam w ten układ kompozytorsko-aranżacyjny i pierwszym utworem, co dzisiaj właśnie tak rano przy śniadaniu tak z sentymentem omawialiśmy, to była egzekucja w Markowej. I na tym próbowaliśmy naszych relacji muzycznych, czy to się zawiąże, czy to padnie, bo utwór był bardzo wymagający i w tym utworze ta muzyka jest uwarunkowana przez tekst i nie ma tam jakichś rymów szczególnych, które mogłyby narzucić jakąś taką formę powtarzającą się dźwiękową. Tam ciągle coś innego się dzieje. I też moje wymagania odnośnie instrumentacji do tego aranżu były no, szczególne. I to poszło na pierwszy ogień w naszej pierwszej płycie. No i Grzesiu Kopala niesamowicie cierpliwie podszedł do moich oczekiwań i bardzo empatycznie. I okazało się, że nadajemy na tych samych falach muzycznych, za co bardzo Grzesiowi dziękuję, bo powstało przez to jeszcze wiele innych wspaniałych... No, czyli z Just Five to się rozwinęło, tak można powiedzieć. Mówię naprawdę, jeśli chodzi o tą współpracę, to uważam, że opatrzność, jak mówił ksiądz Tadeusz Biały, nie znosi przypadków i ta współpraca miała być właśnie taka. I dlatego tyle tych wspaniałych aranży do teledysków, do utworów, które powstały też w postaci takiej wizualnej, można je zobaczyć na teledyskach i może dlatego też ten zakres docierania do widza jest większy, że są na YouTubie i mają taką oglądalność.
z Poznania wywodzi się Arka Noego, Lica i heavy metalowcy z AC Drinkers, tak jakby mają w tym udział. I to było też wejście wtedy, kiedy Arka Noego powstawała, na jakieś miejsce, gdzie czegoś nie było. No i Soul Sanok też wchodzi w pewne miejsce, gdzie czegoś nie było, czy gdzie coś było odrzucane, ośmieszane. Może inne takie, prawda? Może spłaszczone troszeczkę. Może daliśmy temu nowe szaty, może daliśmy nowy wymiar pieśni patriotycznej. Nawet bym powiedziała może piosence patriotycznej, aczkolwiek też są to pieśni, bo nie powiem, że Egzekucja w Markowej jest typową piosenką. Jest to utwór hołd dla tak szlachetnej rodziny. Te maile, które dostaję i te informacje zwrotne od słuchaczy, od wielu nauczycieli, że dzieci ich chłoną te nasze utwory i oni proszą o jeszcze, uświadamia mnie, że to na pewno nie jest koniec tej drogi. Jeżeli Pan Bóg da natchnienie, i chciałabym jeszcze wspomnieć o takiej cudownej osobie, o pani Marii Szulikowskiej, która napisała wiele też tekstów do mojej muzyki, albo może ja muzykę do jej tekstów, to czasem powstawało równolegle, ale często też właśnie najpierw teksty. Pani Maria ma takie niesamowite zdolności, że ona idzie do kaplicy i ona wychodzi z tekstem, więc tam ma takie natchnienie, tam duży Boży Duch na nią tak szczególnie działa. A ja potem z tym tekstem się zmagam, ale mam taki niesamowity przywilej, za co pani Marii serdecznie dziękuję, że mogę te teksty nieco zmieniać na potrzeby tworzenia muzyki, więc to nie jest takie sztywne zamknięcie tekstowe, że ja się nie mogę jakoś tak poruszać elastycznie i sztywno zachować te wszystkie sylaby. Ja czasem mogę wyrazy zamienić, czasem mogę poprosić panią Marię o przeredagowanie swojego tekstu, żeby troszeczkę pod moje dźwięki pasowało. I to jest niezwykle taka płodna współpraca, bo już kilkadziesiąt chyba utworów powstało, bo nie tylko patriotyczne, ale też religijne. Pierwsze nasze zdarzenie było też chyba w 2015 albo 2016 roku, jak przyszła do Przemyśla. I ja powiedziałam, że ja potrzebuję takiego krótkiego kanonu na komunię, bo nie ma, bo jakaś posłucha się nagle zrobiła. No i ona za 10 minut przychodzi z tekstem, więc to był pierwszy utwór. Potem piękne hymny powstawały na spotkania młodych, nasze archidiecezjalne. I dalej tworzymy. Pani Maria no, już jest taką osobą, która jest ode mnie chwilę starsza, więc mój wielki szacunek z tego powodu i dla niej, dla jej przeżytych chwil i wielu doświadczeń. I ja bym bardzo chciała, żeby ta nasza praca mojego zespołu, moich dziewcząt, docierała szczególnie do serc młodych odbiorców, żeby młodzi zobaczyli, że na tej ziemi sanockiej, na Podkarpaciu są dziewczęta, które nie wstydzą się śpiewać o patriotyzmie, nie wstydzą się śpiewać o Polsce, że są takie wspaniałe, że mają kręgosłupy wyprostowane, że mają wartości, których będą bronić i aby były wzorem dla innych. Uwielbiam Podkarpacie, lubię chodzić po Beskidzie Niskim, po Bieszczadach i po tych miejscowościach. Fajnie to w takich opisach wygląda. Zruszam się. W takich opisach, na przykład długich opisach szlaków, że ktoś idzie głównym szlakiem beskidzkim, a ktoś tam idzie tym bardziej w dół, nie wiem jak on się nazywa, ale też mającym kilkaset kilometrów. Goście, którzy idą tym szlakiem, instruują się wzajemnie, że tu jest tak, że widzisz, że zawsze możesz pójść do proboszcza i zawsze ksiądz ci pomoże i tak dalej. I to nie są ludzie być może głęboko wierzący, tylko że ksiądz ci podpowie, gdzie możesz pójść. Całkiem praktyczni. Także to pokazuje ducha tego Podkarpacia, ducha tego regionu, tak jest. Tak, my jesteśmy ogromnie przywiązani jesteśmy do swoich ziem, do swoich takich 4 metrów kwadratowych, no, nasze domy, nasze zagrody, no, prawda, te nawet wiejskie, te, które są bardzo zadbane. Jakby ktoś przyjechał na Podkarpacie, to jest na początku zdziwiony, bo jakiś taki mit wcześniej krążył, że tam jest może zaniedbanie, może jakieś ubóstwo, ale to jest w ogóle jakaś bujda, jakaś bajka wyssana z palca. Naprawdę wszystkie nasze domostwa, nasze
posiadłości są naprawdę przepiękne. Każdy jakąś taką ma wartość dla swojego domu i stara się go upiększać. Są to piękne ogrody, naprawdę budynki odnowione czy odremontowane. Naprawdę na naszym Podkarpaciu jest pięknie. Jest czysto przede wszystkim. Naprawdę każdy dba o to, żeby nie wyrzucać tego, co jest niepotrzebne. Zresztą ja sama byłam tak uczona przez moją mamę, że nie wolno ci nigdy wyrzucić żadnego papierka. To jest twój wizerunek. Jak ty coś wyrzucisz, mi będzie wstyd za ciebie. Ja zawsze miałam pełne kieszenie papierków. Teraz moja torba jest pełna papierków. Nigdy nie wyrzucę nic, bo tak byłam uczona od małego. I tak staram się uczyć moje dzieci. Tutaj się zgrywa z poznańskim porządkiem. To dobrze. Musi być. Porządek musi być. O, widzisz, no jesteś, niby jesteś sadoka, wiesz, że w Poznaniu. Że w Poznaniu porządek musi być. To, co... Pójdźmy jeszcze na koniec do tej fary na rynku w Sanoku. To, co się odczuwa, jak się wchodzi do tej fary, to jest... No, tu jest upamiętnienie tego, tu czegoś innego. Tu jest Lech Kaczyński, przypomniany Smoleńsk. Tak, duży bardzo, a przesycony, nasycony. Wiesz to, bo mi często w Poznaniu tego brakuje. Często nie ma takiego połączenia patriotyzmu z religijnością, że czasami bywa to w jakiś sposób oddzielone, a praktyka polskiego życia przez wieki pokazuje, że często ludzie na przykład przez patriotyzm docierają do religijności albo do patriotyzmu przez religijność. Tak, bywają łobuzy patrioci, którzy z czasem trafiają do kościoła. Kibice są wielkimi patriotami nierzadko, nawet często bardzo, prawda? A ktoś ich jakby w kategorii łobuzów, prawda, szereguje, bo... Bo my kibice łobuzami jesteśmy. Ja już wtedy trochę emerytowany kibic. Ale kibice są wielkimi patriotami też. Naprawdę szacunek dla kibiców patriotów, którzy kochają swoją ojczyznę. Monika Brewczak była dzisiaj moim gościem. Dziękuję serdecznie bardzo za zaproszenie, Piotrze. Dziękuję. W wywiadzie z chuliganem. Posłuchajcie Państwo piosenek, tych, które dzisiaj były w programie i tych, które możecie odnaleźć na YouTubie. Soul Sanok. Będzie o nim jeszcze głośno w ostatnich latach z całą pewnością, bo z Sanoka, bo z Podkarpacia, z podnóża Bieszczad wyrasta coś mocnego, coś ciekawego, coś, co nawiązuje do polskich tradycji, do czegoś, co było istotą nas wszystkich, istotą naszej historii, naszej tradycji. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.